Witaj na kolejnej lekcji angielskiego z Mobile English. Dzisiaj omówimy sytuację, w której na pewno znajdziesz się będąc za granicą, a mianowicie zakupy w sklepie spożywczym, czyli podstawowe słownictwo oraz zwroty. Zaczniemy od słownictwa. Sklep, shop, półka, shelf, koszyk, basket, wózek, trolley, kasa, checkout, mleko, milk, masło, butter, chleb, bread, szynka, ham, kawa, coffee, herbata, tea. A teraz przejdziemy do zwrotu. W sklepie spożywczym na pewno spotkasz się ze zwrotem: w czym pani lub panu pomóc? Czyli how can I help you? Na to pytanie możemy odpowiedzieć na przykład: poproszę butelkę mleka. A bottle of milk, please. Sprzedawca może nas zapytać, czy coś jeszcze? Anything else? Jeśli nie wiemy, ile coś kosztuje, zapytamy: how much is it? A pytając, gdzie coś się znajduje, na przykład, gdzie jest kawa, powiemy: where is the coffee? A teraz przejdziemy do skróconej powtórki. Shop. Shelf, checkout, how can I help you? A bottle of milk, please. Where is the coffee? Mam nadzieję, że udało Ci się zapamiętać przynajmniej kilka przydatnych słówek lub zwrotów. Teraz przejdziemy do ćwiczenia. Jak powiesz po angielsku: poproszę mleko albo poproszę butelkę mleka? Milk, please, albo a bottle of milk, please. Bardzo dobrze. Jak będzie kasa? Kasa to będzie checkout. A jak zapytasz, ile to kosztuje? How much is it? Świetnie. I ostatnie pytanie. Jak po angielsku będzie sklep? Shop. Bardzo dobrze. To wszystko na dziś. Materiały możesz pobrać ze strony www.angielskizdojazdem.pl. Do zobaczenia na kolejnej lekcji z Mobile English.